Czy kobieca przyjemność naprawdę jest tak niebezpieczna, że nie można o niej mówić, że wszyscy się jej boją, bo mam wrażenie, że tak jest. No widzisz, od razu mi przychodzi takie pytanie, kiedy pierwszy raz dowiedziałaś się o własnej przyjemności? Jakoś późno się dowiadujemy w naszym życiu o tym, że w ogóle możemy odczuwać przyjemność. Nawet w gabinetach, nawet w wynikach badań pokazują, że kobiety dużo częściej mówią o tym, że dla nich tym największym wyzwaniem jest nieodczuwanie bólu, a dopiero później ewentualnie jest dążenie do jakiejkolwiek przyjemności. Bardzo to przykro brzmi. No właśnie, widzisz, jak powstawał Instytut Pozytywnej Seksualności, to głównym pomysłem na to było takie odkrywanie swojego potencjału, czyli studiując seksuologię, pomyślałam sobie, jest tyle rzeczy, które powinnam była wiedzieć już od wieku dojrzewania, jako mała dziewczynka, że muszę się oduczać rzeczy, które właściwie są oczywiste w standardach wiedzy, jeżeli chodzi właśnie o przeżywanie swojej seksualności, kobiecości, swojego ciała, swojego romantyzmu, erotyki i tak dalej, i się okazuje, że nas tak jakoś trzymają w ryzach cały czas. I przyjemność, nawet to, że w zeszłym roku ukazała się deklaracja przyjemności, czyli taki dokument, który sugeruje, że przyjemność ludzka jest fundamentalnym prawem seksualnym człowieka, czyli też prawem człowieka, czyli to, że do seksualności, do przyjemności seksualnej mamy prawo dążyć, nie chcę używać słowa obowiązek, ale to powinno być jakieś takie, taka informacja z nadania, że na tym powinno nam zależeć, że w ogóle po co uprawiać seks, po co wchodzić w relacje, jeżeli one mają być oparte na jakimś cierpieniu, na jakiejś takiej walce z samą sobą. Recepta jest prosta, to czyli Opowiadaj. kilka kroków, które pozwolą ci właśnie trochę się zapoznać, w ogóle poznać podstawy swojej anatomii, dowiedzieć się trochę o swoim poczuciu własnej wartości, dowiedzieć się o swoich granicach, czyli takich rzeczach, które są w nas. To nie jest tak, że jesteśmy pustym naczyniem, które dopiero trzeba czymś napełnić, tylko to wszystko już jest w nas, tylko my musimy same do tego dotrzeć, to wydobyć, ponazywać i o to poprosić, zawalczyć. Nie chcę, właśnie nie fajne, że musimy o to prosić czy zawalczyć, tylko Brać to może. tak, przez to, że nie mamy tej informacji, masz do tego prawo, to jest twoje, to Tak. my się tak to tuptamy paluszkami i myślimy sobie, czy mogę. Dlaczego nie mamy tej informacji? Bo to jest już chyba proces długotrwały, prawda? No i wiesz, tutaj możemy wejść w proces historyczny, możemy wejść w jakieś takie socjokulturowe aspekty. Myślę, że to jest dosyć, jest to bardziej skomplikowane, nie chcę tego tak bardzo upraszczać. Niemniej jednak, no to jest proces ponadgeneracyjny, to znaczy przekazywany z pokolenia na pokolenie i związany też z rolami płciowymi, myślę, i kulturowym jakimś takim ułożeniem świata, czyli każdy z nas w tej normie, w jakiej funkcjonujemy, gdzieś tam dowiaduje się bardzo szybko, gdzie jest jej miejsce. No i Bo trochę sobie tak myślę, że jak słuchamy w ogóle kobiet w Polsce, a teraz dużo rozmawiam o seksualności Polek, chociażby ze względu na rozmowy z Seksedem i Basią Baran, to bardzo mało Polek zadaje pytanie o własną przyjemność, czyli jak mieć więcej przyjemności, co jest na przykład pierwszym pytaniem, które zadałabym ja. Jak mogę mieć więcej przyjemności? Seks jest o przyjemności. Chcę mieć więcej przyjemności. Jak mogę mieć więcej przyjemności? Większość Polek zadaje pytanie, jak kogoś zadowolić, jak nie mieć bólu, jak się zmusić do czegoś. Czyli jak rozumiem, nie mają takiego poczucia w ogóle, że ta przyjemność jest nam dana i to pewnie jest krok pierwszy. Tak. Należy mi się przyjemność, mogę ją mieć. Ale też to, co mówisz i to, co te badania i te odpowiedzi respondentek pokazują, to, że właśnie ja nie jestem w tym podmiotem, w tym seksie. Ja jakby jestem dodatkiem do czyjegoś przeżywania seksualności. Czyli znowu właśnie jest to miejsce, w którym ja daję, a nie pozwalam sobie wziąć. To znaczy, nie sięgam po to, nie stawiam siebie z moim być może partnerem czy partnerką seksualną jakby na równi, w tym sensie, że mamy prawo do tego samego, że jesteśmy w tym razem i żeby to miało sens, no to musimy się skomunikować, żeby to było dla nas wspólne. Tylko właśnie robimy krok w tył i sobie myślimy, dobra, poobserwuję, jak druga strona się tutaj zachowuje, i ja dopiero ułożę się w puzzle, który wejdzie w odpowiednie kawałki. Czyli jakby jest, nie zaczynamy od siebie, tylko zaczynamy od tego zewnętrza. I to jest taka praca, którą wykonują kobiety na warsztatach, w gabinetach, i ona jest w ogóle bardzo
fajnie w ogóle, najlepszym momentem, kiedy kobiety trafiają albo na terapię, albo na warsztaty, albo na kręgi kobiet, kiedy sobie myślą właśnie, że nie chcą, żeby było tak, jak było wcześniej. To znaczy myślą sobie, muszę sobie powiedzieć dość i muszę dowiedzieć się, chcę dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby siebie postawić na pierwszym miejscu, zadbać i użyć takiego brzydkiego słowa, jakim jest w naszej kulturze, czyli być egoistyczna dla siebie. Czyli chcę na przykład tak. Dla mnie. Bo to tak, nie? Jakby takie funkcjonuje straszne. Że nie można, że to jakby będzie źle o mnie świadczyć, jakby no właśnie, zmienia jakby ten kulturowy skrypt. No i użyję tego słowa takiego dość już sztampowego, czyli matka Polka, czyli właśnie to jest ta kobieta, a ten archetyp kobiety, która właśnie umęczona, w pocie czoła, po łokcie upaprana, będzie wysyłać te swoje dzieci w świat, ale kosztem siebie, kosztem swojego zdrowia, kosztem jego poczucia szacunku do siebie, godności i no i też takiego być może płytszego kawałka, ale własnego poczucia atrakcyjności i erotyczności. No bo gdzie tam miejsce na orgazm? No właśnie, orgazm jest w ogóle, no widzisz, to brzmi prawie, że jakby to był przywilej dostępny. Ja to też zresztą słyszę od kobiet w gabinecie, które jak zadaję pytanie, a co by było, gdyby pani mogła na przykład podczas jednej nocy krzyczeć 5 razy z przyjemności? I to po prostu jest tak, jak ja tracę wtedy respondentkę, w sensie nie możemy, bo to tak jakbyśmy z punktu 0 nagle przeskakiwały na poziom 10, że to jest tak egzotyczne, że to przestaje być w ogóle dostępne. Więc zaczynamy od takich małych kroczków, które polegają właśnie na tym, co musiałoby się wydarzyć, żebym ja w ogóle mogła być też obecna, tak uważna w tej seksualności. Mhm. Czyli nie, że wiem, że się zbliża ta godzina, a ja już po prostu spinam się i po prostu oddech mi się zmienia, kortyzol idzie do góry i ja już wiem, że będę musiał udostępnić swojego ciała na coś, na co ciało nie ma czasu, ochoty ani siły, nie? Także no to znowu to brzmi dramatycznie, a ja sobie myślimy, no dobrze, no ale fajnie by było i tak chyba ta nasza kultura też opresji, ale w pewien sposób nazwę to powiedzmy pozytywną opresją, czyli dążenie do zdrowia i szczęścia, no to właśnie ta przyjemność jest w to wpisana i ona jest kontrintuicyjna, bo musimy wtedy wszystkim jakby powiedzieć, tu moje. Czekajcie, czekaj. Tu ja najpierw muszę tutaj zrobić tak, inwentaryzację, gdzie tak. Jestem z tym, nie? I wiele kobiet, jak już dowiaduje się, że w ogóle może wszystkich jakby tak postawić między sobą a resztą taką niewidzialną blokadę i zrobić dla siebie przestrzeń, to też wtedy one wiedzą, że już właśnie nie jest ten cały świat, który na mnie wchodzi w moje, tylko że ja mogę do tego świata iść i powiedzieć poproszę albo chcę, daj mi. I to wtedy jest fajne, kiedy ten seks i ta przyjemność jest właśnie... Kurczę, ale to jeszcze jedną rzecz powiem, to kontrowersyjną, bo to jest ten moment, kiedy ta kobieta, powiedzmy, że jest heteroseksualna i przychodzi do swojego partnera i mówi, ja bym dzisiaj chciała krzyczeć z przyjemności, no i wtedy jest po drugiej stronie zapytanie, to co, do tej pory nie było ci dobrze? Czyli też trochę zatrzęsienie tym, tym, co być może było do tej pory standardem, bo nie było informacji zwrotnej. I to nie jest tak tylko, że żeby nie brzmiało, że ci partnerzy czy partnerki po drugiej stronie są źli, że nie pozwalają, że te osoby bardzo często po drugiej stronie chcą, żeby nam też było dobrze. Nie? Tylko właśnie jak nie wiedzą, myślą, że wszystko gra, no to skąd mają wiedzieć, że być może trzeba coś poprawić? Bo to sami sobie nie zrobimy, znaczy możemy sami zrobić, w samoerotyce przyjemność jest bardzo ważna i od tego warto zaczynać, ale w tym seksie partnerskim, no to jak nie powiemy, o co nam chodzi, no to druga strona intuicyjnie albo z telepatii tego nie weźmie. Ale wypowiedzenie swoich pragnień też jest jedną z najtrudniejszych rzeczy, takich, które zostawiają nas trochę w bezbronności, wielkiej otwartości, boimy się tego. No bo znowu jest jakby to pytanie, czy my same wiemy, o co nam chodzi i co nam się podoba. Bo jeżeli siebie właśnie trochę stawiamy poza tym nawiasem, no i przykładem są kobiety, które przychodzą do gabinetów i pytane o to, co lubią, nie wiedzą kompletnie, bo to wynika właśnie z braku znajomości swojego ciała i też z tego, że przy wielu okazjach odmawiają sobie tego, że mogłyby przeżyć przyjemność, no bo to też jakoś łączy się z poczuciem w ogóle orgazm jako przeżycie jakiegoś takiego rozpłynięcia, bezradności, utraty kontroli.
myślę, że takie funkcjonowanie w tych ryzach też powoduje, że dzięki temu, że mamy poczucie bezpieczeństwa i kontroli, nawet jeżeli to jest tylko jakoś tak, tak nam się wydaje, że to jest. Nawet myślę, że sytuacja pandemii pokazuje bardzo dobrze, że wydawało nam się, że nad wieloma rzeczami w życiu mamy kontrolę, a tu przyszły zewnętrzne okoliczności, które pokazują, że na wiele rzeczy po prostu musimy właśnie odpuścić. No i pytanie, czy w seksie sobie możemy na to pozwolić? Kobieta, która uczy się orgazmu, albo kobieta, która przeżywa przyjemność, no to jest zupełnie, albo nauczy się przeżywać przyjemność, to jest jakby nowa jakość w życiu. Ona się przekłada na wszystkie właściwie chyba pola życiowe, bo to jest więcej satysfakcji, to jest też większa wolność. No to są w ogóle kobiety, które bardzo często są uśmiechnięte po prostu. Śmieję się, bo to tak widać. No fajnie jest, kiedy kobiety decydują się na taką drogę samoświadomości poprzez warsztaty, terapię, właśnie spotkania i taką, wystarczy zacząć rozmowę z jakimiś bliskimi przyjaciółkami i przełamanie tego tabu, że się nie rozmawia, tylko zacząć mówić, a jak ty masz, czy tobie się podoba, czy tobie jest dobrze w twoim seksie, a ty jak masz w ogóle, opowiedz mi o swojej seksualności, bo dlaczego nie jesteśmy przyjaciółkami, rozmawiamy o wszystkich innych trudnych rzeczach albo przyjemnych, to dlaczego byśmy miały to tego nie robić. I dzięki temu sobie mieć w ogóle właśnie dostęp do informacji tego, jak jest inaczej. Bo jak w ogóle takie są wyniki badań seksualności Polek i Polaków, że wydaje się, że wszyscy inni robią coś i my to w jakiś sposób jako Polacy i Polki patologizujemy, że ci inni albo mają ten seks jakiś taki rubaszny, albo perwersyjny, albo go mają tak strasznie dużo, a z kolei myślimy też, że inni mają go tak strasznie mało, a my mamy lepszy seks, w sensie takim, że to w ogóle nie ma pokrycia z rzeczywistym seksem tego drugiego, o którym jest mowa. Ale te kobiety, które sięgają po swoją przyjemność, są też trochę postrzegane jako niebezpieczne. Mówi się w ogóle, że jeśli kobiety sięgną po swoją przyjemność, to świat może się zmienić, wywróci nam się całkowicie system, co to w ogóle będzie? No teraz dotykasz czegoś, co w ogóle mnie fascynuje, od kiedy w ogóle zaczęłam się zawodowo zajmować seksualnością, bo to jest właśnie ten, gdzie jest ten złoty środek, że jak masz za mało seksu, to jesteś cnotką, nie wydymką, a jak masz za dużo seksu, to jesteś nimfomanką i musisz się gdzieś zmieścić po środku, ale właściwie nie wiadomo, ile to jest już za dużo i za mało. I historia jest taka, że raptem jeszcze 100 lat temu diagnozowano kobiety, które, znaczy w ogóle też stosunki heteroseksualne, które były uprawiane dla przyjemności, a nie dla prokreacji, też były uważane za perwersyjne. Więc to jest świeża historia w ogóle seksuologii, która pokazuje nam, że jak bardzo to się zmieniło od diagnozy nimfomanii, czyli kobiety, która w ogóle przeżywa orgazm i to powoduje jakiś taki niepokój w jej prawdopodobnie mężu. Po sytuacji, kiedy teraz diagnozujemy anorgazmię, taka klasyczna seksuologia zajmuje się tym, kiedy ktoś nie może dojść do, nie może osiągnąć tej, zresztą całe te, jeszcze kilka lat temu, kiedy powstawała różowa tabletka, czyli Viagra dla kobiet, ten pomysł na to, że właściwie skoro mężczyzna po łyknięciu Viagry może być gotowy tu i teraz, w każdej chwili, to dlaczego by kobieta nie mogła być w taki sam sposób gotowa? Chcę wrócić do jednej rzeczy, mianowicie do tego, że faktycznie kobiety, które sięgają po swoją przyjemność, mogą być niebezpieczne dla systemu. No to niebezpieczeństwo prawdopodobnie nie jest związane z samym seksem, tylko właśnie z tą drogą, o której cały czas do tej pory rozmawiałyśmy, czyli w momencie, kiedy osoba zaczyna, czy kobieta zaczyna sięgać po swoją przyjemność, no to ona się szybko dowiaduje właśnie, jak wyznaczać granice i mówić nie. Czyli trudno jest jej coś zaproponować, na co ona by się mogła, jeżeli się nie zgodzi, to się po prostu nie zgodzi. Powie jasno, czego pragnie, czyli też może się okazać, że my nie możemy jej tego dać, czyli to trochę komplikuje sprawę. No i też taka kobieta jakby zaprasza do tego inne kobiety. Czyli być może jest potencjalnie zagrażająca dla naszych żon, kochanek, matek i córek, więc w związku z tym takie kobiety powinny być trzymane w odcięciu od reszty świata. Oczywiście mówię to z rozbawieniem, ale przez łzy, to znaczy, że mogą funkcjonować gdzieś na antypodach, gdzieś
peryferiach swoich wiosek, to znaczy, że fajnie mieć takie koleżanki jako taką, no to się oczywiście zmienia, ale że na pewno takie osoby dostarczają nam więcej materiału do plotkowania i do podśmiechiwania się, aniżeli właśnie do szacunku. Wiele osoby chciałyby z takimi osobami uprawiać seks, ale już niekoniecznie z nimi brać ślub i to pokazuje tą hipokryzję, że właściwie dlaczego my też kulturowo nie możemy tej Madonny i Latarnicy pomieścić